Cześć, siema, na moje mili upatenconarzyście zagościli. Właśnie zaczynamy dzisiaj Farmer's Fader. Gramy i w obozie partyzanckim znowu się spotykamy, bo tak jak poprzedni odcinek skończyłem, tak od razu do następnego wskoczyłem. Pierwsze jakie zadanie dzisiaj wykonamy, to troszkę się rozpakuję. Kilka rzeczy tutaj sobie do spichlerza zmajstruję, między innymi te boróweczki, te kanapeczki. I albo nie, kanapeczki zabierzemy, chlebek sobie zmajstrujemy, wodę zostawiamy, butelkę zostawiamy, no tu reszcie radę damy, aczkolwiek te kanapki do spożycia nie za wiele dają nam jedzenia do pokrycia, wody się napijemy, no i z tematem pojedziemy, może kawa dla energii podbicia i okej. Nie mam tu nic do ukrycia, tym razem w dziennik spoglądamy, wróć do obozu, porozmawiaj z partyzantem. Dowiedziałem się, że wrodzy żołnierze mogą dać trochę spokoju mnie i mojej rodzinie, jeśli zrobię dla nich małą rzecz. Nie chcę współpracować z okupantami, ale nie mam innego wyjścia. Takie piękne mam wyzwanie. To może z Markiem nie będzie teraz rozmawianie, aczkolwiek dobra, skoro po kolei to robimy, to z Markiem sobie pomówimy. Mogę pomóc, w czym ci dzisiaj pomożemy? Znajdź leki w kościele, Marek poprosił mnie, żebym przygotował leki dla partyzantów. Ostatnio zauważyłem, że nie wyglądają za dobrze. Ksiądz wspomniał, że miał leki w kościele, który mi ratował życie uciekinierom z więzienia. Może tam coś znajdę. Oczywiście się zgadzamy. I od razu w dziennik spoglądamy, znajdź leki w kościele, odnajdź i dostarcz leki żołnierzowi Markowi. Antybiotyki, fiki, miki razy 3, więc teleportem udam się ja, a zobaczysz ty, do kościoła potwierdzamy, na szybkości tu wbijamy, co byśmy tylko na żołnierza jakiegoś nie trafili i się przypadkiem przez tego żołnierza nie postrzelili. Ale żołnierz... No właśnie. O, ale znowu nam wbiła ciemnica. No to pięknie. Widzę, że tutaj odcinka zaczynanie. To musi być poranne wstawanie. Dobra, do kościoła wbijamy. Drzwi zamykamy. O, i pięknie. Kościół nam tutaj świruje. Ale ja tutaj leków nie widuję. Okiem gospodarza rzucamy, może w skrzyniach gdzieś coś mamy, a jak nie, no to aż normalnie mi się chce. Tam patyka mamy, tutaj też nie. Ja tu nic nie widuję. Znaczy ja te skrzynie już poopróżniałem i może o tamte leki chodzi, że tamte leki zabrać miałem. O, są, dobra. Się znalazły. Tu sobie podnosimy i tu jeszcze jednego znajdziemy. Ale fajnie, że do góry wbiłem. I leki oczywiście znalazłem. Także 20:20 mamy. Myślę, że do obozu najpierw się powybieramy. Tutaj się prześpimy i za dnia jasnego z powrotem do gry wrócimy. Niestety, tak sobie postanowiłem. O, jest! O, jest! Czy on będzie do mnie strzelać? Wróć do obozu. Siemanko, łokieć i kolanko. Porozmawiamy? Porozmawiaj z żołnierzem. Co mam zrobić? Nie, no. Karl, poczekaj. Będzie sprawa, będzie fajna tu zabawa, ale najpierw szybkie spanie. Z żoną będzie się kochanie. Więc do spania się szykuję i o 8 wstać planuję. Koło 8 zawsze wstaję. Wtedy dnia jasnego, 8 jasnego, o 8 rano dnia pięknego, jasno już mamy i spokojnie odcinek nakręcamy. No i właśnie, jasno się zrobiło teraz w ustawieniach, znowu by się widoczność zmieniło. Ja widzę, że musimy wrócić do takiego grania, gdzie będzie od rana odcinków nagrywania. Dobra, napić byśmy się chcieliśmy, no to z wiadra się machniemy, wiadro sobie odłożymy, żeśmy się napili i od razu kanapkę spożyli. Myślę, że jak kiełbasą przegryziemy, to się lepiej
Poczujemy. Tam chleb zostawiłem. To może ja bym takie sobie ze trzy mięska na drogę pozabierał. I nie będę tu się opierał na szybkości. O, już widzę, żona znowu nie kumata. Znowu jej coś w głowie lata, żeby reset gry tu chciała, żeby jej tu wszystko w skrzyniach się popojawiało. Ale najpierw, oczywiście, jedno zadanie zakończymy. Przez farmę Anny na szybko znowu do partyzantów lecimy. Leki sobie dostarczymy i potem z Karlem pomówimy. Widzę, coraz gorsze jest to granie. Coraz częstsze musi być zapisywanie i od nowa do gry wbijanie, a gra dosyć długo się wczytuje. Ja tego tu nie rozumuję. Komputer całkiem dobry mam. W innych grach problemu nie widuję, a tu w tej takiej prostej, łatwej niestety... Niestety, tak się dzieje. Mam coś dla ciebie. Dostarcz leki. Co mam zrobić? Jak je zrobić? A gdzie... Halo, a gdzie nagrody? Leki dostarczone. Jakaś nagroda. No, od razu lepiej. Sól i jabłka, grzyby dostałem. No to jeszcze porozmawiać, w czym mogę pomóc. Podpal ciężarówkę. Marek poprosił mnie, żebym wykonał ważne zadanie. Tej ciężarówki podpalanie? Myślę, że nie. Marek, albo dobra, jak już u ciebie jesteśmy, mogę pomóc. Podpal ciężarówkę. Marek poprosił mnie, żebym wykonał ważne zadanie. Już podpaliłem stodołę, ale teraz kolej na ciężarówkę z zaopatrzeniem dla wrogich żołnierzy, który się znajduje na północy. Niestety nie uda nam się jej ukraść, to sprawa, żeby nikt nie miał tego zaopatrzenia. Oczywiście się zgadzamy. Do widzenia. Co tu znowu się baguje? Ja tego normalnie nie rozumuję. Na M spojrzymy. Na północy, czyli gdzieś u góry ciężarówkę. Znajdziemy, czyli dobra. To zrobimy tak. Ok, to zabieramy. Tą ciężarówkę sobie popodpalamy. Na północy, no to raczej tu przy tym obozie. Dajże tutaj, Panie Bozie, żeby dziś ta ciężarówka tutaj stała, co się będzie podpalała na północy. Fajne. Fajne jest to określanie. Ciężarówki jest szukanie. Moment, w koło se przejdziemy, zobaczymy, czy coś tutaj gdzieś ujrzymy. Tam na tego żołnierza uważać muszę, no ale to... Miałbym ja nieczystą duszę, ale może, o, może podpal ciężarówkę. Go to Russian ammo, obon, truck i tle. Go to Russian ammo, burn truck. Ale kurde, opis dali. Co mi oni podziałali? Zdjęcie szybko se zmajstruję i po odcinku im od razu to wysyłam. O kurde, dobra, czyli do obozu amunicji. Czyli tutaj udać byśmy się musieli. Hu, 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 hu. Farma ojca, potwierdzamy. Do obozu się udamy. No tak mi się przynajmniej wydawało, że to w tamtą stronę zrobić by się to miało. Poszukamy i najwyżej ten materiał powycinamy. Tylko go to Russian ammo, niby gdzieś by tutaj ta ciężarówka być miała. Gdzieś by się ona tutaj chowała. Gdzie ja jestem? Aha, czyli na drugą stronę rzeki przejść musimy. O! What? O, proszę. Od razu się napijmy. Gdzie tu ten obóz O, nowy punkt szybkiej podróży. Odkryliśmy. O, stoi.
Chłopek nie kumaty. No dobra, ale... Wszystko wszystkim, ale gdzie ja tą ciężarówkę tutaj? Gdzie ja tu mam ciężarówki poszukać? Ty, tego to byśmy zaszli, nie? O kurde, tam drugi. Dobra. Nie było temata. Gdzie mi tutaj jeszcze co lata? Oni nawzajem się pilnują. O. Ale oni tutaj ciężarówki nie mają. Ty, no co oni teraz z tym zadaniem zrobili? Marek poprosił mnie, żebym wykonał ważne zadanie. Już podpaliłem stodołę, ale teraz kolej na ciężarówkę z zaopatrzeniem dla wrogich żołnierzy, która się znajduje na północy. Niestety nie uda nam się jej ukraść. To sprawimy, żeby nikt nie miał tego zaopatrzenia. Go to Russian Ammo Barn. Go to Russian Ammo. Russian Ammo Barn Truck. A tu co jest za obóz? Wojskowy. Dobra, jest. Już ją tutaj widuję. Ona tam stoi. Jak ja mam ją tam sfajczyć? Czekaj, tam żołnierz filuje. Tu następny. To jak się poskradamy? To może ją podpalić zdołamy? Tylko co by mnie chłopaki... Nie pozauważali. Cicho, tam one krótkowzroczne noś mają. Oni mnie tutaj nie zauważają. Jest! Zadanie wykonane. Do ciężarówki dotarliśmy. W naszą stronę jest obrócony? Czy to wszystko idzie w dobre strony? Dobra, ja myślę, że... Tak sobie spróbujemy... Że go od tyłu tutaj zajdziemy. Może w końcu uda się jakiegoś żołnierza położyć. Jest obezwładniony, wszystko idzie w dobre strony, od razu sobie fanty od niego zabieramy i tą ciężarówkę podpalamy. Ciężarówka podpalona. Płonie właśnie pięknie ona. Jeszcze się za drzewem schowamy. Od razu sobie pod miniaturkę tutaj obraz damy. I na szybkości teleportem do farmy Anny się udamy. Z Markiem temat zakończamy. Znowu ciemno się zrobiło, aż normalnie jest niemiło. Czas jest skończyć odcineczka, no bo żona, u niej to jest ostra jazdeczka, znowu zimno się jej porobiło, chociaż opału się jej dużo tam wrzuciło. No ale takie niestety jest to granie, częste moje powtarzanie, że grę zapisać musimy i do menu sobie skoczymy. Jak do menu skoczymy i z powrotem tutaj save'a wczytamy, to oczywiście wszystko odzyskamy. Dobra, zrobiliśmy, amunicję dostaliśmy, jeszcze porozmawiamy, zadań więcej tu nie mamy, więc na dzisiaj się żegnamy. Na dziś kończę to nagranie i dziękuję Ci za oglądanie. Zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. Pobawimy się wspaniale, więc do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się, cześć!